W niedzielę 9 stycznia w całej Polsce, także i w Wolsztynie, grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Głównym organizatorem imprezy był Wolsztyński Dom Kultury oraz Komenda Chówca ZHP. Ten wielki dzień stał się już chyba po 8 latach świętem narodowym. W całym kraju, za wyjątkiem Przemyśla, grała Orkiestra Świątecznej Pomocy dla dzieci chorych na nerki. Oczywiście na apel Jurka Owsiaka odpowiedziała i ziemia wolsztyńska. Na bardzo oryginalny pomysł wpadli harcerze Widzimiu Starym i Kębłowie. Już od południa, przebrani za kolędników, odwiedzali wszystkich mieszkańców wsi. Nie bacząc na rzęsisty deszcz, śpiewali kolędy i zbierali datki do puszki Wielkiej Orkiestry. Na akordeonie przygrywał dyrektor szkoły podstawowej pan Sławomir Wieczorek. Największa jednak zabawa odbyła się na wolsztyńskim rynku przed ratuszem. Głównymi organizatorami tej imprezy, która rozpoczęła się o 14.30, był Wolsztyński Dom Kultury oraz Komenda Chówca ZHP. Wolontariusze zbierali pieniądze, a na rynku w specjalnym koncercie zaprezentowały się Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Ignacego Bienia oraz orkiestra złożona z uczniów Wolsztyńskiej Szkoły Muzycznej. W tym czasie licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta mogli podziwiać wystawę fotograficzną ZHP oraz wystawę obrazów dziecięcych. Wkrótce rozpoczął się główny punkt programu, czyli aukcja obrazów artystów ziemi wolsztyńskiej, którą razem z panem Leszkiem Głuszakiem prowadził niezastąpiony pan Gerard Jastrzębski. Po aukcji zabawiały wszystkich zespoły muzyczne Miniforte, Sekret oraz Stop. O godzinie 20 rozpalono wielkie ognisko, zapalono pochodnie, to symboliczne światełko do nieba. W sumie zebrano 20 171 zł i 56 groszy. Wolsztyniacy to ludzie o wielkim sercu. Przedstawiam Państwu pan Leszek Głuszak, komendant chówca ZHP. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Głównym powodem, dla którego zaprosiliśmy Pana do studia, jest oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na czym polegał udział harcerzy w tym roku, w tym wielkim, corocznym święcie? Harcerze jak co roku uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na wolsztyńskich ulicach, na wolsztyńskim rynku. Brali udział w całej imprezie, która się odbywała na rynku. Byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie aukcji, drugiej części aukcji, gdzie były wystawiane prace młodszych uczestników aukcji, na której były też wystawiane serduszka ręcznie robione przez wolsztyńskich harcerzy, serduszka z łusek po nabojach. Jaką cenę uzyskały te wspaniałe serduszka? Serduszka ostatnia, a zarazem moim zdaniem pierwsze 400 zł. Wylicytowaliśmy je na 380, później pan przychodząc po odbiór zapłacił za nie 400 zł. Oprócz aukcji wiem, że były jeszcze jakieś wystawy. Wystawa, tak. Wystawa była poświęcona naszej działalności, działalności chówca ZHP Wolsztyn. Ostatnia akcja letnia z Niesulic. Później biwak jędraskowy, rajd słuchowy, betlejemskie światełko pokoju, no i częściowo drużyny zostały przedstawione. W Warszawie Jurek Owsiak o godzinie 20 puścił wielkie światełko do nieba. Czy coś takiego miało miejsce również na wolsztyńskim rynku? Tak, miało miejsce na wolsztyńskim rynku. Harcerzy przygotowali ognisko, wcześniej zostały przygotowane pochodnie. Mieszkańcy przyszli ze swoimi świeczkami, sztucznymi ogniami, także światełko poszło ogromne do nieba. Czy pieniądze zbieraliście tylko na terenie Wolsztyna? Nie, nie tylko zbieraliśmy na terenie Wolsztyna. Harcerze z Widzimia Starego i Kębłowa zbierali na swoim terenie. Wpadli na pomysł, żeby poprzebierać się za kolędników i kolędując od domu do domu, zbierali, kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry. Ile pieniędzy ogólnie zebrano w Olsztynie, może z podziałem również na Widzimstary i Kębłowo, i gdzie te pieniądze zostały przekazane? Ogólna suma to jest 20 171 zł i 56 groszy. W Widzimiu Starym zebrano 1511 zł, 5 marek 21 fenygów, a w Kębłowie zebrano 1159 zł 61 groszy i 5 marek.
Pieniądze wszystkie były przekazywane do naszego sztabu, który się mieścił w Olsztyńskim Domu Kultury, gdzie panie księgowe Olsztyńskiego Domu Kultury na bieżąco liczyły te pieniądze. I teraz wpłynęły na konto do końca stycznia. Myślimy, że firmy olsztyńskie wpłacą na to konto jeszcze jakieś pieniądze z topiskiem, że jest to na Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypominamy Państwu, że akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa cały rok, nie tylko 9 stycznia. Korzystając z okazji, że mogę jeszcze z Panem tutaj rozmawiać, chciałbym zapytać o najbliższe plany chówca ZHP na najbliższe miesiące. Najbliższe plany to jest już niedługo, zaczynają się ferie dla dzieciaków, żeby te dzieciaki nie chodziły po ulicach, się nie nudziły. Zamierzamy zrobić zimowisko dochodzące przy współpracy z Biblioteką Publiczną i Olsztyńskim Domem Kultury. Zamierzamy zorganizować zajęcia dla tych dzieci. Między innymi będzie to wizyta w Straży Pożarnej. Będzie też w bibliotece wykład Bezpieczne Ferie, czyli panowie policjanci zaszczycą nas swoim udziałem w tym i przedstawią dzieciom, jak należy postępować. Oczywiście będzie poruszony temat wszelkiego rodzaju używek, żeby uszczec dzieci od tego. No właśnie, chciałem jeszcze Pana zapytać o rzecz bardziej ogólną. Ilu właściwie harcerzy jest w Olsztynie? Gdyż ostatnio obserwuje się taką tendencję, że młodzież niezbyt chętnie garni się do tego typu organizacji. Czy macie jakiś nabór, czy młodzież zainteresowana jest właśnie działalnością ZHP? Trudno powiedzieć o jakimś dużym naborze. Są to z reguły pojedyncze osoby, ale taki nabór jest co roku przeprowadzany i w ciągu roku, nawet jeżeli ktoś chce się zapisać, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych przeszkód. Gdzie się musi zgłosić? Albo do komendy chówca ZHP przy ulicy Kościelnej 5 lub do drużynowych. Drużyny w tej chwili działają praktycznie na terenie całego miasta i nie tylko na terenie całego miasta, bo i widzimy w Starym i w Kębłowie. Także przypuszczam, że jeżeli ktoś będzie chciał naprawdę wstąpić do nas, to znajdzie. A ilu harcerzy jest skupionych właśnie? Około 250 harcerzy i zuchów w tej chwili jest w Chówcu. Jest to Olsztyn, jest to Wiedźmin Stary i Kębłowo. Życzę pomyślności w nowym roku. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.